Witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil Zawadzki oraz Michał Świerniak. Jesteśmy uczniami PZS2 w Trzebnicy i przeprowadzimy dzisiaj sondę na temat reprezentacji Polski oraz wiedzy o mundialu. Zapraszamy. Jak się nazywasz? Oliwier. Michał N. Dalej nie Michał N. Mam przyjemność gościć panią dyrektorkę naszej szkoły PZS2 w Trzebnicy. Witam, jestem Michał. A więc nasz WF-ista, pan Łukasz Alama. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Ja nazywam się Szymon Świątek i jestem przewodniczącym samorządu uczniowskiego w PZS2 w Trzebnicy. Antoni i jestem z pierwszej TH. Cześć, jestem Hubert. Reka Jagoda. Mierzwa Milena. Patrycja Reptak. Jest z nami pan Mateusz Grzesiak. Dzień dobry, witam bardzo. Pani Katarzyna Skorek. Pierwsze pytanie to będzie tak. Co ile lat odbywa się mundial? Co 4 lata. Co 4 lata. Co 4. Co 4. Co 4. Co 4 lata. Dobra. Co 4. Bardzo dobra odpowiedź. Gdzie odbywał się poprzedni mundial? W Rosji. W Rosji. Okej. Okay. Kto był triumfatorem tego mundialu? Francja. Francja. Francja? Chyba, nie wiem, Brazylia? Nie wiem. Źle, Francja. Skoro ty jesteś ekspertem, kto jest selekcjonerem reprezentacji Polski? Czesiu, Czesław Michniewicz. Dobra, dobra, tego trzeba jakoś zagiąć. Pan Czesław Michniewicz. Bardzo dobrze. Kto jest selekcjonerem reprezentacji Polski? Czesław Michnik. Michnicki, przepraszam. Czesław Michnicki. Z jakich drużyn składa się nasza grupa na mundialu? No to tak, Polska, Arabia Saudyjska, Meksyk, no i Argentyna. Dobra. Kto tam był? Meksyk, Argentyna i Arabia Saudyjska. Bardzo dobrze. Arabia, Argentyna i Meksyk. Kogo reprezentacja Polski ma w grupie na Mistrzostwach Świata? No tak, no na pewno Meksyk. Dzisiaj gramy z Argentyną, to jeszcze zostaje Arabia. Bardzo dobrze. Jakim wynikiem zakończył się historyczny mecz Polski z Niemcami w 2014 roku? Wydaje mi się, że to było 2-0 dla nas. Dobrze mi się wydaje? A czy potrafisz podać nam strzelców jeszcze? Sebastian Mila, były zawodnik Śląska oczywiście. I bodajże Arek Milik? Dokładnie tak. Było to 2-0 dla Polski. A strzelcy? Strzelcy bramek? Milik i Mila. Coś tam pamiętam. Trzeba się chyba jeszcze o minuty pytać takich ekspertów. 2-0. A powiedz nam strzelców? Nie, strzelców nie powiem. Mecz był na PGE Narodowym w Warszawie. 2-1 strzelę, nie wiem, strzelę, że 2-1. Prawie, aj 2-0. Teraz przechodzimy do naszej gry. Kim jestem? Pokazuję ci zdjęcia i ty mówisz, kto to jest. Dobra? Dobra. Pierwsze pytanie. Kamil Glik. Bardzo dobrze, Kamil Glik. To jest Glik. Brawo. No to będzie Kamil Glik oczywiście. Glik. To jest trochę cięższe, ten zawodnik dopiero przyszedł do naszej prezentacji. Kto to jest? Metikasz. Jo, jeszcze z akcentem. Dobra. Matikasz chyba? Tak, Matikasz. Matkasz? Brawo. O matko, to był ten... Na końcu języka, nie pamiętam. Mateusz Gotówka. Czyli popularny Matikasz. Dobrze, teraz będzie ciężej. Ulubieniec młodych kobiet. Zalewski. Tak? Tak. Tak, tak. Zalewski. Brawo, Nikola Zalewski. Kto to jest? Nikola Zalewski. Ulubieniec wielu młodych pań. Nikola Zalewski. Bardzo dobrze. Nie mam pojęcia, przyjacielu. Nikola Zalewski. Nikola Zalewski. Nie, tego tym bardziej nie kojarzę. Powiem, że gra w Romie, w Rzymie. To już tym bardziej mi to nic nie mówi. Ja nie mam ulubieniec dziewczyn teraz. Ja nie mam bladego pojęcia, kto to jest. Młodych kobiet, czyli dlatego ja nie wiem, kto to jest. Nikola Zalewski. Człowiek, który był do niedawna prezesem
Polskiego Związku Piłki Nożnej. Boniek. No i bardzo dobrze. Tą grzywę to każdy zapamięta. Pan Boniek. Dobra. Zbigniew Boniek. Okej. Okay. No oczywiście pan Boniek. Boniek, Zbigniew. Brawo, Zbigniew Boniek, tak. A to kto to jest? Lato? Nie wiem. O, to jest. To jest Lato. Brawo. Kurde, akurat z starszych piłkarzy reprezentacji polskiej nie jestem dobry, więc... Szel. Nie wiem, Lato. Brawo. Kto to jest? Nie wiem, może Lato? O, to jest były kibic, to jest kibic Widzewa Łódź, Zbigniew Boniek. To nie jest Zbigniew Boniek, to nie jest Boniek. Może druga próba. Damy ci poprawić. Ryszard Tarasiewicz? Niestety nie, to jest Grzegorz Lato. To damy ci trudniejsze zdjęcie. I będzie to legenda naszej reprezentacji Polski z dawnych lat. Kto to jest? To jest ten Dejna, nie? Dobrze. Oczywiście, Kazimierz Dejna. Dokładnie tak. To jest Dejna? No tak, z Dejna. Tego również nie kojarzę. Kazimierz Dejna. Następny podpowiem ci Turbo. Grosicki. Bardzo dobrze. Grosicki. Super. Proszę bardzo. To jest Glik? Myślę, że Glik tutaj nie... Obecnie Glik nie potrafi biegać. Ile bramek na Mistrzostwach Świata strzelił Robert Lewandowski? Na tych mistrzostwach? Na wszystkich mistrzostwach, na których był. Podpowiem ci, że był na dwóch mistrzostwach świata. Jedną? Dobry strzał. Obecnie jedną. A ogólnie? Jedną. No na obecnych jednym, a ogólnie nie mam pojęcia. Ile bramek na mistrzostwach świata strzelił Robert Lewandowski? Jedną. Brawo. Na razie jedną, może będzie więcej. Jedną. Znakomicie. Na Mistrzostwach Świata? Na Mistrzostwach Świata. Wszystkich? Nie wiem. Dużo. Wynik dzisiejszego meczu. No ja jestem patriotą, ale myślę, że będzie takie dobre 2-2. No, wydaje mi się, że będzie 1-1. Będę optymistą i powiem 1-1. Dobra, jak będzie remis, będę bardzo szczęśliwa. No, dajmy na to, że remis będzie.